Na seans filmowy sprzedano 280 biletów, w tym 126 ulgowych. Jaki procent sprzedanych biletów stanowiły bilety ulgowe? Więc tak, 280 biletów to jest 100% sali, tak? Tyle, ile sprzedali w tym dniu. I z tego 126 biletów, no to nie wiemy, ile było procent. Więc to razy to, to razy to. 280x równa się 100 razy 126. Czyli tak, x to się równa 100 razy 126 podzielone na 280. Tak, bo tutaj, żeby wyliczyć x, musimy podzielić przez to, co stoi przy x. I co dalej? Musimy to wyliczyć. Ja właśnie uruchamiam sobie też swój kalkulator. 100 razy 126 przez 280 to jest 45. Czyli 45%. To było zadanie pierwsze. Teraz od razu chodźmy do zadania drugiego. I tak. Mamy logarytm o podstawie z 3 z x równa się 9. I o co tutaj chodzi? Pamiętamy, że jest coś takiego, równa się c, że a do c ma nam dać b. Czyli ta liczba, która jest ta mniejsza przy logarytmie, do potęgi tej, która stoi za równa się, ma nam dać x. Czyli x równa się 3 do 9, czyli będzie to odpowiedź C. Ej, coś za szybko mi te zadania idą. Co tu chciałam jeszcze dodać? A, już wiem. W tablicach maturalnych mamy tablice maturalne. Gdzie one są? Gdzie one są? Logarytmy były niżej. Pokażę ten wzór, bo patrzę, że się tak rozpędziłam z gadaniem za szybko, to Wam tutaj jeszcze to pokażę ładniej. I w tablicach maturalnych jest coś takiego. Hop. Czyli tutaj dokładnie to, co ja tu napisałam, no nie? Że ta mała literka do tego, co jest za równa się, ma nam dać to, co stoi przy logarytmie. I zawsze z tego korzystamy i to jest najczęściej wykorzystywany wzór z logarytmami. Ja postaram się, żeby w tym momencie, jak teraz gadam, na górze wyskoczył ten taki dzyndzelek, czyli nie wiem, no jinx, nie wiem jak to tam się dzieje, karta. I to będzie link tam jeszcze do filmów, żeby to zgłębić, bo mam przygotowane takie od podstaw logarytmów do trochę trudniejszych. No i dobra, to zadanie numer które? 3. Gumujemy szybko. Okej. Hop. I hop. No i teraz zadanie trzecie. W ciągu arytmetycznym trzeci wyraz jest równy 14, czyli a 3 równa się 14. Czytamy dalej. A 11 jest równy 34. A 11 równa się 34. Różnica tego ciągu jest równa, czyli r to się równa pytajnik. I tak, mamy taki wzór odnośnie ciągu arytmetycznego. Na ogólny wyraz ciągu. I z tego będziemy musieli skorzystać. W tablicach to wygląda tak. Czyli mamy AN, w naszym przypadku będzie A3, to się równa A1 plus 3 minus 1 razy R, to się równa A1 plus 2R. A11 to się równa A1 plus 11 minus 1 razy R. Czyli to jest A1 plus 10R.
podstawiamy tu. A1 plus 2r równa się 14, a1 plus 10r równa się 34. I czekajcie, dobrze, a11 jest równy do minus 100, a1 minus a1 plus 10r minus 2r równa się 34 minus 14. R minus 2R to jest 8R równa się 20. I nie wiem, czy czegoś tu źle nie skopiowałam. Poczekajcie. 2 sekundy. Ach, bo tu miało być 2 5 drugich. O właśnie. Poczekajcie, odpowiedź B to jest 5 drugich, a tu było 2 piąte. Dzielimy przez 8, czyli r to się równa 28, to się skraca przez 4, na górze jest 5, na dole jest 2, czyli mamy 5 drugich. Czyli odpowiedź B będzie odpowiedzią poprawną. Zapomniałam tutaj zrobić ułamek w tych odpowiedziach. I tak, co tutaj trzeba umieć? Trzeba umieć zastosować ten wzór na n-ty wyraz ciągu i rozwiązywać układy równań. Jeśli to potrafisz, to zadanie dla Ciebie będzie pikusiem i miłe i przyjemne. I dobra. To mamy wszystko w tym zadaniu, no bo tylko trzeba było obliczyć różnicę tego ciągu. Nie musimy obliczać A1, bo nie chcą od nas tego. No i zostało nam ostatnie zadanie, czwarte. W trójkącie równoramiennym ABCD dane jest AC równa się BC, a to jest 7, oraz AB równa się 12. Wysokość opuszczona z wierzchołka C jest równa. No to zróbmy sobie nasz trójkąt. Pyk. I co tutaj jest? Będzie 7, 7C. A, B, 12. Mamy obliczyć to. Tutaj. I to jest nasza wysokość. I ta wysokość dzieli nam na dwie równe części podstawy, czyli tu będę miała 6 i tu będę miała 6. Więc jak widzimy, w tym momencie mamy twierdzenie Pitagorasa, czyli h do kwadratu plus 6 do kwadratu równa się 7 do kwadratu. H kwadrat równa, plus, nie będę tak od razu przerzucać, 36 równa się 49, h kwadrat równa się 49 minus 36, h kwadrat równa się 13, pierwiastkujemy, czyli h równa się pierwiastek z 13. I znów bardzo szybko mi tutaj to poszło, te zadanie. Coś za szybko liczę, to czekajcie, bo to były stare zadania z matury. Ja tu zaraz jeszcze szybciutko jakieś nam zadanko skombinuję, no nie? O właśnie. Jak możemy zapisać taką liczbę? Zadanie piąte. Mamy liczbę taką 3, 9, czwartych. I mamy to zapisać za pomocą znaku pierwiastka. Odpowiedź A to jest 3 pierwiastek czwartego stopnia z 3. B to jest 9 pierwiastek czwartego stopnia z 3, C to jest 27 pierwiastek czwartego stopnia z 3 i D to jest 3 do 9 razy 3 do 1 czwartej.
No i teraz tak, jak to ugryźć? My mamy tak. Już. Miejsce muszę zrobić. Więc tak. 3, 9 czwartych. To się równa 9 czwartych. Zamieńmy sobie na. Oj, 9, tak. Zamieńmy sobie na liczbę mieszaną, czyli to będą 2 całe i 1 czwarta. A to daje nam. Kurczę, piszę tak. 3, 2 plus 1 czwarta, tak? A to nam daje, że to jest 3 do drugiej razy 3 do 1 czwartej. 3 do drugiej to jest 9 razy. Jak mam ułamek w potędze, to co ja robię? Ta liczba z mianownika to jest stopień pierwiastka, a ta liczba na górze to potęga tej liczby, czyli 104 to jest 104. To 1 to jest to 1. Więc w rezultacie otrzymałam 9 razy 4 pierwiastki z 3. Czyli będzie to odpowiedź, o nie D, tylko odpowiedź B. Będzie tą odpowiedzią poprawną. O, teraz pytanie takie. Ciężko mi uwierzyć, że to było na maturze, ale proszę. Reszta z dzielenia liczby 55 przez 8 jest równa. I tak, jak podzielicie na kalkulatorze 55 przez 8, to co wam wyjdzie? Powinno wam się pojawić. No nie? 6 przecinek, już zaraz wam pokażę. Tak, czekajcie. Czyli jest tak, 55 podzielone na 8 to się równa 6,875, tak? I co to znaczy? Tu to jest ta całość, no nie? Czyli jak mam 8 razy 6 plus co da mi 55? 8 razy 6 to jest 48 plus, nazwijmy to x, równa się 55, więc to x to jest ta reszta. 55 minus 48 to się równa 7. Czyli odpowiedzią poprawną jest odpowiedź D. I to już na dziś koniec, bo mamy tych przykładów aż 6.